Proszę Państwa, witam Was ponownie w Layers of Fear. Pierwsza kwestia, zmieniło się wszystko. Widzimy, lalki przybyły z ostatnich naszych zmagań. Portret też się wczytuje. Ten, który wcześniej ulepiliśmy. Więc nie ma co czekać. Ruszajmy. Zatrzymała się fajnie kamerka podczas ładowania. Dobra. No come on! Ładuj się. Czy kamerka powinna być z drugiej strony? Ja tego nie kontroluję po prostu. Nie mam możliwości tak szybko przerzucać kamerkę. To jest razem z surowym plikiem. Ma miejsce. Otwieraj się. Zostały nam dwa rozdziały. Pamiętacie, zdobyliśmy pukiel włosów zdobyliśmy. Prawdopodobnie naszej córki. Przepadło, odeszło. Gone to jest dość szerokie pojęcie. Coś blokuje drzwi, ty. Dobra. Go! O! Znowu pętla, czyżby? Sinistra... No właśnie... Z prawo pójdziemy. Przygotujmy się na śmierć, morderstwo nazistów i... Obraz się zmieni, prawda? Albo coś nas w plecy ugryzie. Może poniżej pasa? Oho, oho. Nie, nie. Dobra. Zamknięte. Co nas zabije? Chcę przydać książkę, proszę, jest taka fajna. Szuflady, wreszcie jakieś szuflady. Jestem zajęty, nie mogę być przestraszony, bo otwieram szuflady. Nie mogę tej otworzyć. Pusty obraz. Nie! Zamknięte. Zamknięte. Czemu ja w to gram? Czekajcie chwilę, bo... Myszka mi się tak blokuje? Może ja nie mogłem otworzyć tych drzwi dobrze, bo... Mam starą, strasznie myszkę. Strasznie starą myszkę. I to nie jest... Nie w tym sensie, złoczeńcy. Hacia bici! Hacia puci! Kochanie, nie rób mi tego! Czemu wszystko milknie i gaśnie? Spierdalaj! Nie. Nie. Going circles, chodząc w kółko. A nie mogę drzwi zamknąć, nie same zamknę. Czemu mi to robić? Aaaa! Easy to forget, łatwo zapomnieć, delirious. Bredzący, pijany. Pamiętaj, ja się ko swojej taktyce. Tyłem, wycofuj się tyłem! Czy można wycofywać się przodem? Można tak naprawdę. Szczerze mówiąc. Pijany. Ale zanim pójdziemy, coś tu może być, chodząc w kółko. Skrzynia jest otwarta, ale... A, możemy już wszystkich stron otworzyć. Czy możemy, jeśli wycofujemy się, uciekając, przepuśćmy przed wrogiem? O, tu pewnie mogę otworzyć, więc coś jest. A nie, nie ma. Nie ma. Czas. Jeszcze nie, not yet. Not yet. To był Sean Connery, przepraszam. Remember each mistake. Pamiętaj każdy błąd, każdą pomyłkę. Dobra, nie mam wyboru, muszę iść dalej. Mam wrażenie, że o czymś... Że coś omijam. Sterowanie teraz... kursor nie najeżdża na drzwi on point, niestety. Nie jest... Nie jest... Nie jest... nie jest... Idealnie. Nie róbcie mi tego! Kurde, jestem... Ja powiem wam szczerze, że... Ja jestem tchórzem, jeśli chodzi o takie... Ja boję się takich gier. Po prostu. Za bardzo je przeżywam i teraz boli mnie serce i...
Nie z miłości, a... A tu co jest? Nie... Tu jest przejście dalej, ale najpierw pójdziemy tu. Make your mind. Zdecyduj się. Okno znowu. Dobra. No boję się, no co mam wam powiedzieć, no. Zdecyduj się. Nie wreszcie, tylko zdecyduj się. Plecy? Plecki? Ujuju. Hasia wasi! Hasia wasi! Dobra, idziemy dalej. Tam pewnie coś była kartka jakaś, ale... Boję się. Nie! Ty zmi... Udało się! Yeah! Zesrałem się ze strachu. Pułapki na szczury. Unikać jej trzeba, unikać. Just ignore her! Po prostu unikajmy, ignorujmy. Przepraszam, że krzyczę. Mikrofon i tak ma duży gain. Nie powinienem aż tak bardzo krzyczeć. Wiecie, co jest najbardziej zatrważające w tej grze? Znaczy nie tyle zatrważające, co niepokojące, co spowoduje, że nie chcesz tego robić. Obracanie się dookoła siebie, odwracanie się po prostu jest dość niepokojące. Jestem sam w domu swoją drogą. Ej, nie mogę? Nie róbcie mi tego. Nie mogę kucnąć. Ja muszę do niej iść, prawda? Kurde. A nie, to jest klucz, uff. Dobra. To jest klucz. Ojo! Nie, no szczur mnie już straszy, a... Co to jest? Kubkę zrobił? Oj, kurczę, dobre, szczurku. Mój brat gra w Warhammera i grał z Kavenami, ale przegrał kampanię swoją drogą. Okej. To nie ja. Indeed. Chodźmy dalej. Boję się, no boję się. No. Znaczy nie o to chodzi w horrorze, żeby w niego grać. Nie jest wstydem bać się, prawda? Ale trzeba działać. Słusznie, podczas strachu. Po prostu. Nie można się dać ponieść strachowi, w ten sensie. Możesz sobie krzasnąć i tak dalej, ale działaj. Wiecie, o co chodzi. Działaj. Na przykład nie uciekaj, ale działaj. Albo uciekaj, jeśli faktycznie logika... O, tak stał sobie na łapach. Albo faktycznie uciekaj, jeśli na przykład... Pamiętam, jak miałem nieprzyjemne przeżycie w postaci, że mnie i brata i kolegę napadło tam jakiś 5 gości. No nie mieć, no to nie było co tego. No to co było, co przeszkodzać, trzeba było zwiewać, prawda? No i tak zrobiliśmy. Na szczęście autobus podjechał i... To było na przystanku swoją drogą autobusowym. No. Kot, pies, szczur. Źle, pies tutaj dotarł, pies. Zaraz, dobrze, patrzę. Dzięki, to jest ta linia. A nie, to jest, moment. To jest ta linia, tu. Tu jest pies. Tak. I tu jeszcze ta. Tu. Aha. Źle zrobiła ta osoba. Ta. Kot. Zupełnie pomyliła wszystko. Pies. Szczur. No zupełnie pomyliła ta osoba wszystko. Czy mogę to obrócić? Nie mogę. I wiecie, czasami nie ma co kozaczyć, czy nie wiem co robić z siebie bohatera. Wiecie, o co chodzi. Nie ma wyboru. Nie ma wyboru. Ktoś napisze, oj tam było się napierdalać, dostałbyś po mordzie. Kiedyś się biłem, no. Kiedyś, a to było, tylko raz się biłem, w obronie kolegi. Tylko tak potrafię. Normalnie wiesz, nie ma sensu, nie widzę innej potrzeby używania siły, tak naprawdę. Czy ja mam tutaj iść? Jak ja mam? Co mam? Wrócić się? A, pewnie się zmieniła już sceneria za drzwiami. O, kot. O, mu to jest zagadka! Come on! Come on!
Czyli tak, 4, tylko który? Trzy, cztery, seven. Nie. Bo to jest jeden. Zaraz, kart, dobra. Logicznie podejdźmy do tego. Powolutku. Tak. Pierwszy jest 9. I szczur. Ja to pewnie przekombinowuję swoją drogą. Pewnie tutaj to jest prostsze. Sześć, cztery, dziewięć? Kurde, nie. Myślałem, że po kolei, że szczur. Pies goni kota, kot goni szczura. Pies... Czy to miało być po kolei? Kot, pies i... Kolory. Coś z kolorami jest jeszcze, poczekajcie. Kurde, to mi zajmuje za dużo czasu. Dobra. Wiecie co? Ja po prostu zacząłem, wklepałem po kolei te kombinacje, które znalazłem. To nie trzeba było ich mieszać w ogóle, kolory nic nie dawały. Kolory miałem tylko nam pomieszać w głowach. Jak ten Szymon Majewski, który wam namieszał w głowach. Tak, tak. Pożar. Follow the money, albo the rat. Ja mam wrażenie, że szczury nam pomagają. Okej, okay, przychodzi na jumpscare, proszę państwa. Nie widzę. Where am I? Czy to jest jakieś szczurze zakończenie? Wiecie, o co chodzi? To jest super zrobione. Wow, ale mi się to podoba. Cień ze szczura. Zrobiony cień szczura ze śmieci. Z przedmiotu. Wow. Ale... Dostałem wiadomość. Przepraszam, szybciutko rzucę okiem. Uwielbiam, piszesz 5 wiadomości i otrzymujesz 2 słowa na odpowiedzi. Dobra. Skupmy się na... Fajny efekt, naprawdę mi się podoba. Naprawdę fajnie. Czyś czuję, że minąłem kilka tam kartek jeszcze. Ze szczurzym motywem. Ale! O. A nie mogę tego ruszyć. Kabel, pułapka. Tu byliśmy, pamiętacie? Pinko. No thank you. Mogę wrócić? Nie mogę. Czemu ja już nic nie mogę przeczytać? Czemu już nie ma żadnych informacji? Czemu nie mogę... Nie! Dobra, teraz będzie jumpscare. Jak nic. Skurwysyn! Jebać, wracam.
Nie mogę. Kochanie, ja jestem panem domu, jestem głową rodziny. Zegar, bum, 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 graj! Dobra! I'm home! Dobra. Za bardzo buduję tu napięcie. Spokojnie, Janek. No. To my? Chyba nie. Od dołu. Otwierajmy od dołu. Róbmy. O, nareszcie dojść do przeżydania. Dziękuję bardzo. No. Cześć, przepraszam, że nie odpisywałem przez tak długi czas. Byłem kompletnie zawalony robotą. Znam to. Muszę przyznać, że twój ostatni list był, łagodnie mówiąc, niepokojący. Nie mogę uwierzyć, że podpaliła twoje stare obrazy. Co mogło ją do tego skłonić? Szczególnie kobietę w czerni. To był twój hołd dla niej. Prawda? Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Może poza tym, że zdecydowanie wymaga pomocy psychologa. Psychiatry. Znaczy, różnica między psychologiem a psychiatrą jest taka, że psychiatra może przypisać faktycznie leki. Psycholog może cię przypisać do psychiatry w ten sposób. Ale tak naprawdę, no... No niech, nie będę dalej mówił. To jest taka różnica na pewno istnieje między tymi dwoma specjalnościami. Zresztą ty też powinieneś z kimś porozmawiać. Sądzę, że po wszystkim, co się wydarzyło, dobrze by ci zrobiło wygadanie się. To prawda. Często warto się spotkać... Zaraz do tego dojdę. Wygadanie się. Nie muszę chyba wspominać, że kupiec był bardzo zawiedziony, gdy przekazałem mu nowiny. Nowe obrazy nie sprzedają się tak dobrze, jak klasyka. Klasyka, przepraszam. Tak czy siak będę dalej szukał kupców. Trzymaj się i spróbuj skupić się na pracy. Wiem, że nadal masz w sobie to coś. Wierzę w ciebie. Twój przyjaciel i agent Thomas Caldwell. Już nie. I believe in you, I don't. A ja już nie. O to chodzi, że wierzę w ciebie, a ja już nie wierzę w siebie, po prostu. To jest ta kwestia, że wygadać się zawsze trzeba. Najgorzej to jest nie mieć długo gęby otworzyć. Naprawdę, to jest koszmar. Szczególnie jak coś cię trapi, jak coś leży na ramieniu... Kiedy duch siedzi na ramieniu? Tak się mówi? Dusza siedzi na ramieniu? Jakoś tak. No to jest... Najgorsze uczucie na świecie, po prostu, jak nie możesz z kimś porozmawiać, wygadać się i... Znaczy, też swoją drogą wygadać się, to też nie wystarcza. Fajnie, gdyby była też odpowiedź jakaś, jak to powiedzieć... No, reakcja drugiej strony, która ci coś może poradzić, coś powiedzieć. Ja naprawdę nie lubię swoją drogą jednostronnych rozmów. To jest dla mnie koszmar, Ja jestem wygadany swego czasu, jestem człowiekiem wygadanym, który lubi rozmawiać, który... Ja na przykład powiedziałem swoim studentom śmiało, że... Proszę Państwa, ja... Termin poprawkowy będzie się wiązał z odpowiedzią ustną. Tak powiedziałem. Oczywiście powiedziałem, że nie wierzę, żeby ktokolwiek nie zaliczył egzaminu teraz, który ten był. Bo jeśli ktoś nie zaliczy, to jest jeszcze jeden... W przyszłym tygodniu to będzie taki drugi termin, w sesji poprawkowej będzie poprawkowy i to będzie już ustny. I ustnego u mnie nie będzie można nie zaliczyć, gwarantuję wam, bo ci ludzie znają to wszystko, oni wiedzą, z nich trzeba po prostu to wyciągnąć. Na egzaminie pisemnym nie mam takiej możliwości, próbuję coś podpowiedzieć, ale nie mogę za bardzo ciągnąć jakiejś jednej osoby, która kojarzy, co to jest, ponieważ inna, która nie kojarzy, nagle będzie wiecie o co mi chodzi, że ja za dużo podpowiem, o to chodzi, o tak. Bo to trudno mi to wyjaśnić, naprawdę. Bo jak zacznę odpowiadać osobie, która kojarzy, to mogę jednocześnie powiedzieć, co to jest osobie, która nie wie, co to jest. I nie mogę na to pozwolić po prostu. Ja sprawdzam wiedzę ich po prostu indywidualną, prawda? W ten sposób. A dlatego ustne odpowiedzi są może trochę bardziej stresujące. Ja tego nie rozumiem. Na przykład dla mnie nie są. Ja zrobiłem tak dwa razy swoją drogą w swoim życiu. To był czwarty rok. Czwarty rok, bo palce przeszedł.
na zajęciach z pedagogiki i z filozofii, gdzie po prostu wchodząc na egzamin ustny, na odpowiedź ustną, na odpowiedź po prostu gadałem. Szedłem i zacząłem mówić. W przypadku pedagogiki udało się stuprocentowo, świetnie po prostu, tak naprawdę wybrałem sam sobie temat. Znaczy też chciałem o tym rozmawiać, bo nurtowałem pewnie kwestie tych tematów. Ale na filozofii to się nie udało, bo porozmawiałem o tematy, których zacząłem rozmawiać, wchodząc do sali, zacząłem mówić Berkeley, Locke, Huyen. Nie wiem, przepraszam, tak nie powiedziałem. Ale i tak dostałem pytania, dodatkowe pytania. Ale jestem pewien, że gdybym na przykład nie odpowiedział, czy słabo odpowiedział z tego pytania, chociaż odpowiedziałem dobrze. Bez problemu. Ale nie przechwał, tylko mówię, żeby było wszystko jasne. To po prostu wiedziałbym, że na pewno jakąś zaliczenie bym dostał. Wiecie, o co chodzi. Naprawdę ustne odpowiedzi, przepraszam, skupmy się na grze, może zacząłem gadać, pewnie was to nie interesuje. Ustne odpowiedzi są fajne, ja lubię rozmawiać, ale nie lubię, gdy osoba... W szczególności nie lubię takiej paranoi, że zażartujesz sobie i trzeba mówić, no dawaj, zaraz żartuję, a żartowałem. Kaganiec. Fucking mutt won't shut up! Hey, I can do that too! See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. Kurwa. Depresja. To jest, no, dramat. Robić coś, co... To jest najgorsze, to jest tak irytujące momentami. Ja mam taki moment, że gram na gitarze. Nie mówię, że jestem jakimś geniuszem muzycznym, ale po prostu, no, gram przeciętnie. Ale są takie momenty, że po prostu nawet piosenkę, którą grałem ileś tam czasu, razy i nagle po prostu plątam się, nie mogę się jakoś skupić w ogóle, coś tam, to jest tak frustrujące, naprawdę. Ale tak naprawdę cokolwiek, jeśli nie wychodzi. Cokolwiek człowiekowi nie wychodzi, co... Tak samo gram w kosza, uwielbiam grać w kosza i czasami mam super fajną passę, a czasami mi tak nic nie wychodzi, że to jest naprawdę, no, frustrujące. Ale nie aż tak, żeby się wyżywać czy coś. Pletki. I plecki. Chyba ktoś nas obserwuje! Nie. 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 Dobra. No co jest? Fajna jest creepypasta, jedna taka, czytałem, ale zaraz powiem, potem. Dużo mi się chce z wami rozmawiać, ale nie mam za bardzo czasu ostatnio. Nie lubię, wracając, nie lubię właśnie, gdy ja się produkuję, mówię, próbuję wyciągać jakieś, nie tyle informacji, nie jestem, nie przesłuchuję tej osoby, ja chcę z nią porozmawiać, o to chodzi. A druga strona się w ogóle nie stara. Aha, no, aha, masz rację, fajnie, spoko. To ja mogę z botem porozmawiać na czacie, wiecie, o co chodzi. Szkoda. Chciałbym mieć psa swoją drogą, ale nie do końca, nigdy nie mogłem mieć, ponieważ na początku jak byłem mały, ja byłem uczulony na sierść, potem, jak już okazało się, że lekarz mi powiedział, no nie ma reakcji, wygląda to, że pan już nie jest uczulony, ale lepiej nie mieć psa, żeby reakcja nie wróciła. Logika. No, może racja, ale swoją drogą, ale teraz jakkolwiek mój przyjaciel ma psa, nie mam żadnych reakcji swoją drogą, to jest fenomen. Nauczyliśmy się, idziemy za szczurami. Powtarzamy, za szczurami, na ami akcent. Ząb mnie nie boli, nie boli. Ale boli, ale boli, dobra. Szkodniki w płótnie, masa pulsującego futra, trucizna dla farby, pożar, ostateczne rozwiązanie. Dobra. Wow, ale fajne wow, to mi się podoba. Fajne w Falloutie jest rozwiązywanie swoją drogą. Odbijanie się świata w ogóle. Ach, kurwa! Pytę, no! To był chip, nie? To był tani trik.
O nie, ona tu jest. Nie, idziemy tam. Jakby za mną teraz szła, tam mam drzwi otwarte, to bym spierdalał już swoją drogą. Za przeproszeniem. Słuchaj, ja nie lubię przeklinać, a... I zwróciłem uwagę ostatnio, jak bardzo zmienia się we mnie moje... czy mój, nie chcę być charakter, charakter mi się nie zmienia. Dobra. Kończmy to, bo... Moje... słownictwo, jak się zmienia, w zależności od tego, z kim rozmawiam. Wow! To ona. Spaczenie, nie? Warhammer czy coś tam, nie wiem. Na przykład, zwróciłem uwagę, że, że przy moim... czy jak mogę sobie pozwolić na więcej żartów... Wycofaj się, co się robisz? Mogę to przydać, na pewno, było podświetlone, ej! Uff. Podczas gdy jest prawdą, że niektórzy artyści wyprzedzają swoje czasy i w ten sposób stają się niezrozumiali dla współczesnych im krytyków, moim zdaniem zdecydowanie nie ma to miejsca w tym przypadku. Nie jest łatwo o tym mówić, ale nie rozwija się. Co więcej, uważam, że jest, że jesteśmy świadkami istnego artystycznego regresu. Fuck you too, też się pierdol. Znaczy pierdol się po prostu. Przetłumaczył, a nie też. Fuck you too. Może zostaniemy tu na zawsze? Żart przy... Jak mogę sobie pozwolić na bardziej wulgarne żarty? Przypuśćmy... Bo wiem, że mój przyjaciel na przykład... Mój kumpel się nie obraża za takie rzeczy, a też ma podobne poczucie humoru, powiedzmy. To na przykład częściej przeklinam, bo wiem, że mogę sobie pozwolić na takie zaakcentowanie dowcipu jakąś... Nie ogląda się za siebie. Nie mam zamiaru! Jak dobrze, że zamontowałem w swoim domu to samo zamykające się drzwi za mną. Jak to dobrze, nie muszę się obracać. Dużo liny, swoją drogą, jakby... Czy wiecie, to może być po prostu lina, żeby związać jakąś... Nie wiem, cokolwiek, wiecie. Szkorpę mam. Czy ja coś tu stracę, jak to nikogo nie pociągnę? Nie mogę. Ale tu trochę bólu nie zaszkodzi. W drugą stronę? Zamykam to, nie w tą stronę, Mośku. Zamknąłeś to, idioto. Nie w tą stronę! Czy w tą stronę? A nie w tą stronę, dobrze! Otwarte. No dajcie spokój, już jest otwarte. Kurde, sterowanie w tej grze, naprawdę, uwierzcie mi. Co do jasnej? No. No. Że to jeszcze jest otwarte! No nie oszukujcie mnie już, no. No i mówię wam, że... Jest. Że... Lubię po prostu rozmawiać. Lubię. No, wiecie, nie robiłbym tego, co teraz. Bo swoją drogą, ja za jakiś rok też czuję, że... Przykro mi to stwierdzać, ale skończę z nagrywaniem. O ile naprawdę lubię mówić do was, lubię... No, lubię nagrywać po prostu. Grać z wami, powiedzmy w ten sposób. Z wami, jak z wami. No, powiedzmy. To... Nie będę miał... Będę miał coraz mniej czasu na to. Nie wiem, to mówię w przypuszczeniach, ale bardzo, bardzo prawdopodobnych. Po prostu lubię rozmawiać, lubię mówić. Widzę się nawet... Właśnie, no też nie byłbym nauczycielem, gdybym nie lubił mówić, jakbym nie wiedział, że nie trafiam do ludzi. Bo trafiam, bo naprawdę widzę... Widzę reakcje, widzę postępy. Za szczurem, nauczyliśmy się za szczurem. Szczurku. Szczurku. Szczurku mój mały. Dobra. O nie. Nawet się nie waż. Fuck you too.
nie wrócę. Kurde, muszę tam iść, prawda? Szczurze, szczurze. Szczurów się nie boję, zupełnie. Ludzie mają często panikę, jeśli widzą szczur. Aaa, szczur! No ja wtedy... Wtedy... No zamyka się. No. Odcisk stopy w wodzie chyba. Pewnie przesadzam, ale... Takie coś fajnie buduje napięcie swoją drogą. Wdłucham wam mikrofon, przepraszam. Co ja mam zrobić? Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem, nie chciałem się obracać. Ze zrozumiałych powodów, prawda? Widzieliście cień, prawda? Czy ja dobrze robię, że je unikam? Wydaje mi się, że tak. Znaczy, zależy, czy to jest kwestia... Słyszę cię. Cześć. Ty! Jezusia! To było zajebiste. Dobrze. O Boże. Wow, to było niezłe, naprawdę fajnie zrealizowane. Spodziewałem się tego i tak mi trafiło, nie? Kurde. Ah! Ta gra. Co na to zwrócić uwagę, faktycznie kwadracik w kącie nie jest tego, nie jest równy. Ale to jest jedyna możliwość... Hercules! Jedyna możliwa... O. Jedyny możliwy sposób, żebym mógł dodać kamerkę, bo w innych produktach, w innych programach po prostu to nie wychodzi, What? Okej, okay, wow, fajne. Dobra. O nie. Dziecięce krzesło to jest, nie? Fotel bujany. I zaraz nas coś zabije. Boing. Point quip. A! W pytę, kurwa! Shit! No, oh. Co tu mamy, co tu? Kurde. Straszne. Albo to źle otwieram cały czas. Tu nie mogę? Ej! Dobra, teraz będzie jumpscare. Ile kładziecie? Na stół? Chociaż to nie jest w sumie, co pokój możemy się zakładać, żeby nie żadnego jumpscare. Tak naprawdę w tej grze. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. Nie rozumiem. Nic nie rozumiem. Pamiętaj, tyłem. Drzwi otworzyłem. Pamiętaj, olewamy.
Olewamy. Dalej, dalej, dalej. Ramię gadżeta. O nie. Nasze biuro. Babyface. To się dopiero nazywa, nie? Ja myślałem, że coś jest. Trudno czasami ogarnąć, co jest do przeczytania, co nie. Dobra. Dobra. Czy wy też macie? Gdzie? Jest telefon. Wow. Makabryczny. O nie! O nie, o nie! O nie! Telefon, telefon! Jebać! To jebać to telefon! Telefon! Musimy numer wybrać. Tu też będzie ten? Nie, tu nie ma nic. Szczur! Ale mnie bardziej przestraszyło samo przejście. Zniknięcie ciała. Na niektóre obrazy brak niekiedy słów. Nie mówiąc już o krytyce. Podstawowa znajomość tematu jest absolutną koniecznością, jeśli ktokolwiek w ogóle odważy się podjąć ich okiem znania. Dziecięca twarz jest jednym z tego rodzaju obrazów. Sztuka ta przyciąga tysiące entuzjastów, miernoty i niedzielnych miłośników abstrakcji. W rzeczywistości wygląda jak efekt pracy niezrównoważonego człowieka, który zamknął się w piwnicy na kilka tygodni, bazgrząc bez opamiętania. Pomijając okropne wykonanie, obraz wyróżnia się ohydnym... Babyface. Painting excels in hideous, pewnie. Teraz się zwrócimy na obraz, coś będzie. Ale zanim to zrobimy, tu jeszcze mamy drzwi do otwarcia. Buteleczka. 363. Thank you, babyface. I always can count on you. Dobra. 363? 6-3? Ej, co jest? Teraz 3. Źle! Co ty kurwa robisz? Źle zrobiłem. Dobrze zrobiłem? Nie! Nie! Dobrze wykręciłem tak. Dobra, po prostu się... A, dobrze, bo chciałem od nowa zacząć wpisywać, a wpisałem 3 znowu, a to 363, więc dobrze, dobra. Dobra, nie mam wyboru. Proszę Państwa, that's how we die. Nie mamy wyboru. Ostatnio strasznie plecy bolały swoją drogą od ćwiczeń. Czekajcie, najpierw rzućmy okiem. Tak, tam na dole byliśmy. Jajajaj. Nie kupiłem mleka. No przepraszam, no przepraszam, no! Dobra. Bez takich. To jest tragedia ludzka. A ja się śmieję bez sensu. Komedia nie ma zahamowań, to ludzie mają granice, jeśli chodzi o komedię. Można żartować ze wszystkiego. Że to nie jest tak, że ja też jestem... 3, 6, 3. Nie? Trzy... 5, 8, 3. Osiem, pięć, trzy.
5, 3. Och! To było fajne. Tutaj nie spodziewałem się. My to zepchnęliśmy! Wow, fajny pomysł. Lubię takie mindfucki. O kurde, fajnie to zrobione. To jest już taka abstrakcja typowa. Surrealizm pełną gębą. Wow. Zrzucił z okna czy coś? 3, 5, 4. Powiedziałem, że z taką lekkością, nieprawdaż? 3, 5, 4. Wow. No to bolało. Och ty chamie malutki. Nie wiem, czy mogę po prostu spaść. Hej, babyface. Teraz zmienić nasz babyface? Nie. Jakby fenomen tego obrazu polega na tym, że wygląda jakby on ciągle nas patrzył. I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Koszmar. Palec. Final touch. Ostatnie dotknięcie. Dokładnie. Touch palcem, prawda? Takie gra słów. Ale co on... On nim malował? Nie. Co on nim zrobił? Chyba tak. No ostatnie wykończenia chciał zrobić nim. Czy jak zapalę wszystkie, zapalam wszystkie, na przykład coś się dzieje? Ostatni rozdział nas czeka, proszę państwa. Ostatni rozdział. Chyba omijam te wszystkie rzeczy niechcący. No przepraszam, no. Jakie mam wrażenia. Może nie, może jednak nie. Może moja pierwsza teoria o tym, że po prostu tutaj dostajemy to, co ominęliśmy, jest słuszna. Ale tego nie wiem. Nie wiem. Koniec. Mam palec. Zróbmy taki palec. Dobra. Nie mamy wszystko. Nie, wszystkiego nie mamy. Dramat, no. Coraz bardziej się zmienia wszystko. Tracimy w ogóle zmysły. To jedno. Dobra, po co czekać? Trial and error. Próby i błędy. Metoda prób i błędów. Co tym razem? On rysuje ją, swoją drogą. Fenomen. Nie, tu koniec rozdziału! Koniec odcinka! To koniec odcinek! Co robię? Dobra. Słuchajcie. No, tyle. Czeka nas ostatni rozdział, tu już mamy... To
ostatnią rzecz do zrobienia. No i co mam mogę powiedzieć? No. Może szybko kończąc, czy kończąc, nie skończyłem mówić, że po prostu nie przepadam za takimi rozmowami. Jestem takiego przekonania. Jeżeli cię męczę, jeżeli mówię za dużo dla ciebie, w sensie, że ja jestem z natury człowiekiem takim, że ja nie lubię stać z kimś w ciszy, na przykład. Że czasami usiąść w ciszy też jest przyjemne. Ale ja lubię po prostu z kimś porozmawiać. Naprawdę, tak mam po prostu. I mówię, no mówię. Na przykład próbuję rozmawiać o czymś innym, czymkolwiek. To próbuję opaść wspólne tematy, zadać jakieś może ogólne pytanie, które może jakoś jakby poskutkować wspólnym jakimś wyciągnięciem innego tematu. Wiecie, o co chodzi. I jeśli cię męczę, jeśli cię, nie wiem, denerwuję czy coś, powiedz to. Ja nie rozumiem takiej ludzkiej myśli zwyczajnej, że no nie będę dla niego, nie powiem mu zamknij się, żeby go nie zdenerwować. Czasami lepiej, powiedz mi, okej, Janek, dobra, już, dobraj, okej, wystarczy, albo daj mi... O, zapomniałem o tym. Nienawidziłam cię, nawet teraz. Musisz się czuć zagubiony, osamotniony, bezradny. W końcu zdałem sobie sprawę. Zawsze będziesz kluczowym elementem. Wciąż istnieje sposób. Dokończ go. Czyli to będzie sposób naszej rehabilitacji. Prawdopodobnie. I tak samo nie rozumiem... A, to już inna kwestia, wiecie, nie będę wam opowiadał. Dobra. Wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w ostatnim już odcinku, tak mi się wydaje. Layers of Fear. Trzymajcie się.